Siemaneczko, z tej strony Mister Damu 15, Farming Simulator 13, kochana, piękna, cudowna, wręcz jak zwykle znakomita, gdyż tu maszyny są tak piękne i cudowne, że aż chce się grać. Dalej bawimy się w prace polowe, więc dalej lecimy z tym, co nam zostało do pracy. W ogóle mamy to piętę? Mamy. Okej. 60 power. Lecimy zacząć dokończyć obsiew tego pola jednego, chyba dwa odcinki temu, które żeśmy nie dokończyli. Potem bierzemy gruberek i lecimy tam na ściernisko po kukurydzy. I tam zakończymy dzisiejszy odcinek. Na razie musimy zrobić tutaj i siejemy. Ogólnie, jak widzieliście, ostatnio wydałem takiego, można powiedzieć, motovloga. Kurczę, zapomniałem, że to jest nie 15, tylko 13. Tu wszystko na biegi trzeba chodzić. Jak już mówiłem przed chwilą właśnie, zrobiłem sobie takiego mini motovloga i naprawdę byłem z tego ogromnie dumny, ale oczywiście też nie zapominając... Aha. Kurde mnie to, już mnie to zaczyna denerwować, a to nie miło rozpoczęte granie w FSA, jeżeli mnie coś drażni. Dobra, zaraz porozmawiamy o kamerce i tak dalej. Najpierw muszę sobie ciągnik ustawić. Już gdyż, ponieważ nie mam zbytnio zamiaru męczyć się z nim, tylko żeby to była cudna, spokojna. Oj. Jazda. Ostatnio coś gardło mnie zaczyna boleć. Kurde. No nie za ciekawie, powiem wam szczerze, bo dobra, inaczej zrobimy to. Tak. Chyba tak powinno być bit. A jak nie, to co się ogarnie. Dobra, omijmy ten ciągnik, bo to zabawa z chudami i tak dalej to nie jest fajna sprawa. Jak już widzieliście, oglądaliście podwórkowego motovloga, jak ja to tak cudownie nazwałem. Zakupiłem sobie kamerę sportową Tracker Extreme 2. Powiem ci wam szczerze, że co do ceny i co do tego, co ja wymagałem, to na pewno spełnia. Nie wiem, jak będzie z wytrzymałością, czy... No bo każdy mówi, że wszystkie podróbki GoPro... Podróbki GoPro, no wszystkie inne kamery sportowe niż GoPro się nie nadają. Nigdy nie byłem tego zdania, nigdy też nie miałem GoPro, więc też nie mogłem powiedzieć nic na ten temat, ale powiem szczerze, jeżeli ktoś coś robi, ktoś coś wydaje na sklep do kupna dla ludzi, na pewno to w jakimś celu musi być dobre. Nie narzekam, bo trackerka bardzo fajnie nagrywa, kolory jak może potem przy renderowaniu i to traci, tak, ale podczas naprawdę oglądania pierwotnego naprawdę fajnie to wygląda. I powiem wam szczerze, że jestem na razie zadowolony. Wiadomo, to jest dopiero parę dni, ale nie narzekam. I wiadomo, liczę, że mi też wytrzyma ta kamera wszystkie dni ze mną, które będzie potrzebna, tak? I nie, na pewno się nie rozpadnie dość szybko, bo tego bym nie chciał. Ważne tak, że przetrzymała test no, na kasku, że naprawdę uchwyt w komplecie do kasku był bardzo dobry, jest bardzo dobry i trzyma się dobrze, czego się bardzo obawiałem, bo niestety no może nie utrzymać, tak? Na razie fajnie nagrało się, nie narzekałem. Dla mnie na razie było bombowo. Zauważyłem, że wam się podobają te takie vlogi, więc będę już na pewno wydawał częściej takie podwórkowe vlogi. Wiadomo, nie w zimę, bo w zimę motorem jeździć nie będę, ale będę dominę odpały i na pewno coś tam się wymyśli z jednej strony, więc na pewno będziecie widzieć takie, na razie dopóki nie będzie zimno, podwórkowe vlogi, podwórkowe motovlogi.
Będę jeździł na razie, póki jeszcze pogoda pozwala, po wszystkich wsiach takich ogólnych. Pokażę wam, jak się miło jeździ. U mnie się spędza czas. Pole już skończyłem tak ogólnie, bo tak zagadałem się, więc spoko. I może na razie nie będę parkował go, bo może gdzieś potem jeszcze pojadę, więc niech będzie na razie tak. Więc najważniejsze, żeby wam się to spodobało, że naprawdę będę miał co nagrywać dla was. No i to najważniejsze właśnie, że z podwórkowych vlogów zwykłych, kochanych, też będzie fajnie, można pokombinać się z kamerą sportową, gdzieś tam wsadzić głęboko, gdzieś tam ją do czegoś doczepić. Na razie w komplecie i tak, powiem wam szczerze, było dużo rzeczy. Mam sobie jeszcze jakiś zamiar uchwyty pozamawiać, takie właśnie do kamer sportowych, bo to na pewno mi się przyda. Bo uchwyt na kask, tam na jakiś rower, czy na coś, to no przydało mi się na pewno, tak? W lato najbardziej się przydadzą, bo jak się będzie rowerem jeździć, bo ja i tak rzadko jeżdżę rowerem, ale jak już się przejadę, na pewno wam coś tam takiego wrzucę. Więc na pewno będzie ciekawie. No i co? No. Dobrze jadę w ogóle. Dobrze jadę. Więc na pewno będzie ciekawie. Na razie mówię, jeszcze sobie skompletować muszę swoje rzeczy właśnie do tego. No i chyba w tym roku. No i jeszcze FIFA. Jeszcze FIFA. Zapomniałbym o tej FIFA. Dobrze pojechałem. Mogę od tamtej strony zjechać, ale mówię, może się trochę przejadę, bo tak całe życie jechać to tylko przez pola to tak nie, w ogóle nierealne. Daję radę. Mam jeszcze zamiar tylko w tym roku kalendarzowym zakupić FIFA 16 i prawdopodobnie nic, no na ten rok już nie planuję kupić. Znaczy nie mam nic na razie w planach, tak? No, wszystkie naprawdę rzeczy, które już planowałem, w tym roku kupiłem. Zaczęło się to już w tamtym roku, tej od kamery Soniaka, która na razie bardzo dobrze mi się spisuje. No potem jest komputer mój nowy, cudowny, który naprawdę mi pomaga. No i potem, telefon też był po drodze, ale to prawda bardziej osobista sprawa niż związana z YouTube'em. Więc to była taka moja bardziej rzecz osobista, która przydatna. Bo już po prostu z tym starym nie mogę wytrzymać. No i teraz wreszcie ostatnia rzecz, która miała być, no miała być na wiosnę, już przed komputerem na pewno sobie tak marzyłem o tym. Marzyłem właśnie sobie o tym, żeby to było już na wiosnę, żeby właśnie taką serię z tego zrobić, z takiego motovloga. Więc no nie wypaliło mi to, nigdy nie miałem czasu, nigdy nie miałem tak skompletować sobie kasy, żeby po prostu starczyło na to. No i potem jeszcze ten komputer, który doszczętnie dobił mnie interesem, wolałem jednak postawić na YouTube'a i żeby po prostu filmy wyglądały jak wyglądają, żebym mógł wreszcie robić filmy, no takie dość dobre, tak, a nie takie średniej jakości graficznej. No ale ważne, że udało się, że kamerka jest, że to wreszcie ma ręce i nogi, no i mogę wreszcie się cudnie bawić, po prostu sama radość tego, to jest tej kamerki i z tego, że mogę sobie takie rzeczy ponagrywać, naprawdę bardzo mnie raduje. No, jak już mówiłem o motovlogu, jeszcze bym miał po prostu lepsze moto, ale po prostu no w życiu sobie postawiłem jednak na samochód. Samochód jest bardziej przydatnym rzeczą. Motor jest tylko jako rekreacja i zabawa, a jednak samochodem w zimę czy w każdej deszczowej porze możesz wszędzie pojechać jednak, więc dlatego postawiłem wszystko na samochód. Dlatego nie mam lepszego moto, bo pewnie bym miał lepsze moto, gdybym wybrał motor, ale na razie spokojnie. Jak mówiłem na właśnie tym motovlogu, że za 3 albo 2 lata minie mi ten okres czasu, który mam prawo jazdy, jeżeli się przepisy nie zmienią, będę mógł sobie wtedy na kategorii B prawa jazdy oczywiście jeździć motorem 125 pojemnością silnika, tak, 125 i wtedy bez żadnych właśnie egzaminów, bez żadnych zabaw będę mógł bezkarnie jeździć
lepszym motorem. Teraz mi się nie opłaca znowu 50 kupować, bo mam skutera, też jest 50. Może przez zimę, jeżeli będę miał kasy, będę miał chęci, wreszcie go może poustawiam, może będzie wykręcał takie osiągi, ale wiadomo, jednak manual to manual, a taki skuter automat to jednak automat, więc... No, automaty, znaczy skutera kupiłem chyba prawdopodobnie z musu, jeżeli to można powiedzieć, bo potrzebowałem na gwałt coś do jeżdżenia, tak, na gwałt, no. Do pracy, gdy jeszcze uczyłem się, po prostu nie chciałem się dzień w dzień pedałować rowerem. Wiadomo, no, kto lubi jeździć rowerem, ten lubi. Ja też nie mówię, że nie lubię, albo że nienawidzę, czy coś w tym stylu, ale... Ale jednak rowerem zawsze lubiłem jeździć, o wiele bardziej mi się miło jeździło motorem do pracy, więc to była ta podstawa. A że akurat mogłem sobie też za tanią nakupić tego skuterka. To właśnie tak go mam w swoich szeregach. Oczywiście moim poprzednim, jako jedynym motorem, był Rome Dogar 205, którego naprawdę... na nim najeździłem się tyle, że no, można wspominać wiele. Na nim się wszystko nauczyłem, na nim zdarłem, tam może coś na pewno. Chociaż nie, pamiętam, że na Romecie tylko raz się przewróciłem. I to był jeszcze taki dość lekki wypadek. Upadek, a nie wypadek, gdybyście się nie... Naprawdę tu nie pomyśleli o czymś złym, że były jakieś problemy, nie, to był tylko upadek zwykły, ale to był podczas nauki, więc każdemu się zdarza, każdy ma swoje zloty i upadki, no ale nie, naprawdę, w swoim życiu naprawdę marzyłem o wielu motorach. Moim marzeniem wtórnym zawsze było zakupienie Enduro Simpsona 51. Zawsze sobie marzyłem, na początku, gdy mój wzrost nie był taki ogromny, tak, chyba pierwsza klasa gimnazjum, marzyłem o AWO, czyli tej wersji skuterowej Simpsona. Pewnie każdy wie, o co chodzi, ale dla tych, którzy nie wiedzą, wolę tak powiedzieć, bo był fajny, niski, jeździłem nieraz u znajomego, czy tam u kogoś, fajnie to właśnie pasowało mi do mojego wzrostu, tak, nie miałem problemów, żeby zjeździć nim, tak, i dlatego tak bardzo się napaliłem. Oczywiście, gdy potem troszeczkę wzrost mi podskoczył, napaliłem się znowu na Enduro, które dla mnie było bardziej ciekawsze, lepiej wyglądało i można było się z nim bardziej pobawić, no ale niestety ani na jedno, ani na drugie nie udało mi się, bo nie wiem czemu, ale po prostu zawsze, gdy chciałem kupić sobie motor, nigdy nie miałem pieniędzy na taki interes. Nie wiem czemu, ale takie jest życie. No tak samo widzieliście w tym roku. Miałem chęć inny kupić tą kamerę sportową już w marcu, na pewno w marcu. No to w marcu mi się nie udało. Potem wielkie przemyślenia na temat komputera. Zrobił się komputer od razu. Kupiłem komputer i... No i tak to jest, tak? No i... Jak widzicie. Wszystko się ogarnęło, ale spokojnie, nie ma problemu, ważne, że kamera jest, na pewno następny sezon zaczniemy z hukiem, oczywiście motocyklowy, ja jeszcze nie zakończę, niektórzy już zakończyli sezon motocyklowy, ja można tak powiedzieć dopiero rozpocznę i naprawdę ja się z tego ogromnie cieszę. Więc naprawdę dzisiejszy taki odcinek właśnie z FS-a poświęcony takich luźnych rozmowach. Lubię w ogóle tak niekiedy luźno porozmawiać o takim życiu codziennym. Jeszcze przydało mi się tak tu przejechać ten kawalątek. Och, przygodówka. Ursus Power i tak dalej. Ja mam fajną przekazywę robi. Jak tam... Nie. Przywali mu się w pełne obroty, ale powiem szczerze, że dość ładnie tutaj nawet zgruberowałem to. Nie jest źle. Ogólnie tutaj dojechałem, naprawdę dojeżdżałem do końca, więc... Tylko po tamtej stronie muszę ładnie też przejechać, ale to już... Muszę... wyjechać.
Patrz. Wyjść z kabiny, jak mówić. Żebym dobrze widział. I będzie fajnie. No i tak zakończymy dzisiejszy odcinek. Liczę, że zostawicie jak zwykle dużo łapek. Dobijemy do 200. Jak będzie dobijemy do 200, będzie fajnie. Bo i tak, że w jeden dzień, co ja gadam, w 8 godzin, przepraszam, dobiliście właśnie na tym motovlogu podwórkowym prawie 200 łapek. To i tak byłem silny. Bardzo mnie to po prostu ucieszyło. Więc dziękuję wam już za to serdecznie. No i na tym odcinku z 13 byśmy też dobili w weekend 200, to bym był bardzo szczęśliwy. Oczywiście w niedzielę mnie nie ma, więc w niedzielę nie będziecie mieli odcinku, tylko sobota i dopiero w poniedziałek kolejny odcinek. Już w tygodniu kolejny motovlog podwórkowy i prawdopodobnie też podwórkowy odcinek z garażu. Może, że nie wypali, to tylko sam motovlog, bo to mi się ogromnie spodobało i widzę, że wam też. Może kiedyś zrobię właśnie taki informacyjny bardziej ten motovlog, że pokażę wam o tym motorze, ale motor wam pokazywałem, więc... Więc tak powiem wam szczerze, że tak specjalnie zrobiłem już od razu ten motovlog. I tak fajnie wyszło ogólnie. Pamiętam, jak rozmawialiśmy dawno temu właśnie z Mikiem na temat tych motovlogów. On miał GoPro, a nie nagrywał, a ja właśnie nie miałem w ogóle takiej kamery i chciałbym nagrywać. I chyba tym bardziej mi podsunąłem pomysł na ten temat nagrywania motovlogów. Ale no niestety, no... Oczekiwałem, że... No bo chciałem pooglądać, ja lubię motovlogi oglądać ogólnie. Wszystkie tam, jakie się w ogóle zdarzają na świecie, tak? Ale powiem wam szczerze, że... O, fajnie już zaczyna rosnąć, grubo. I powiem wam szczerze, że naprawdę oczekiwałem na... na Mikiego też motovloga, no ale niestety, jak mówi, no niego, nie pozwalam mu na to czas. I no niestety u niego nie pooglądam, ale może on sobie u mnie poogląda. Teraz będzie lepiej. To by było na tyle w tym odcinku. Opłujcie, subujcie, komentujcie i no, wpadajcie na odcinki, no oglądajcie motovloga tego cudownego podwórkowego, jeszcze ta końcówka, jak widzę, że nam też nawet się niektórym spodobała. Ale naprawdę są takie emocje, jeszcze gdybym miał naprawdę lepszy motor, gdy po prostu nie, to było coś takiego, że naciskam ten gaz i on sobie jedzie swoim życiem. Tylko żeby to miało manuala. Kurcz. Byłyby ciekawsze emocje. A tak to, takie życie. 40 pod górkę, bo nie mogę sobie na przykład obniżyć na mniejszy bieg, ale z większymi obrotami, żeby pociągnął więcej, ale się trochę pomęczył. No ale taki finał. Niestety jakoś trzeba przeżyć. Myślę, że te skutery nie są aż takie złe i tylko trzeba dobrze je podszkolić. W tym odcinku to tyle. Łapkujcie, subujcie, komentujcie, wpadajcie. Trzymajcie się, na razie, cześć.